Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Do Polski przybyła dziś prezydent Węgier Katalin Nowak. To pierwsza jej wizyta zagraniczna w charakterze głowy państwa. W Warszawie spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy dotyczyły m.in. różnic zdań w sprawie nakładanych na Rosję sankcji. Związki Węgier z Rosją, także te związki o charakterze fundamentalnym dla węgierskiej gospodarki, są bardzo silne i bardzo trudne do szybkiej zmiany, co w Polsce jest dzisiaj znacznie prostsze. Niestety Węgrzy dzisiaj takiego komfortu nie mają. Nie mają takiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i możliwości dywersyfikacji dostaw, jaki my na całe szczęście zdążyliśmy sobie zapewnić. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że tą wojnę, tą agresję rosyjską trzeba zatrzymać. Trzeba ją zatrzymać, starać się zatrzymywać środkami jak najbardziej pokojowymi używanymi przez międzynarodową wspólnotę. Takimi środkami są sankcje. Mam nadzieję, że będzie możliwość wynegocjowania także razem z władzami węgierskimi pakietu sankcji w takiej postaci, żeby mógł być on zastosowany. Ale jednocześnie proszę pamiętać, że Węgrom będzie bardzo trudno prowadzić działania dywersyfikacyjne, które są związane z poważnymi inwestycjami, jeżeli środki europejskie na odbudowę są dla Węgier zablokowane, zresztą podobnie jak dla Polski. Powiedzmy sobie otwarcie dzisiaj, że bezpieczeństwo energetyczne Węgier to także bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, a w każdym razie jej istotnej części. W istocie jest to także i apel do Komisji Europejskiej jednak o pewną weryfikację polityki. Nie jesteśmy neutralni. Stoimy po stronie niewinnych ofiar i prawdy. Wypełniamy nasze zobowiązania podjęte w ramach sojuszu z NATO i Unią Europejską. I kiedy mamy prawo powiedzieć nie na jakąś decyzję, a interes Węgier tego wymaga, wtedy mówimy nie. W żadnym wypadku nie jesteśmy skłonni zrzec się naszej suwerenności, o którą walczyliśmy wiele razy. Stale rozwijamy nasze siły obronne. Popieramy przystąpienie Ukrainy do wspólnoty krajów europejskich. Jesteśmy gotowi ponosić ofiarę na rzecz pokoju i nie utrudniamy poświęceń naszych sojuszników. Nie zgadzamy się jednak na takie decyzje, które wymagają od Węgrów większego poświęcenia niż powodują ból rosyjskiemu agresorowi. Chętnie się podejmiemy roli mediatora między walczącymi stronami w celu kontynuacji rozmów pokojowych. Rząd rozważa przedłużenie tarczy antyinflacyjnej. Premier nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Dodaje jednak, że dopiero w momencie, kiedy inflację uda się albo obniżyć, albo wypłaszczyć, a wynagrodzenia będą rosły, możliwe będzie odejście od poszczególnych elementów tarczy. Tarcza antyinflacyjna jest jednym z narzędzi walki z inflacją i jej skutkami. Rząd m.in. zniósł VAT na żywność i nawozy. Obniżył też opłaty za gaz, prąd, ciepło i paliwa. Prognozy ekonomistów wskazują, że rosnące ceny najmocniej odczujemy w nadchodzących miesiącach. Premier Mateusz Morawiecki przyznaje, że szczyt inflacji wystąpi w drugiej połowie roku. Z kolei wraz z końcem lipca kończy się tarcza antyinflacyjna. Pojawia się pytanie, czy rząd przedłuży jej działanie, a jeśli tak, to czy w całości? Jest wysoce prawdopodobne, że przedłużymy albo całą tarczę, albo większość z jej istotnych elementów. W kwietniu inflacja wyniosła 12,4%. To kolejny skok. Dopiero w momentach, w których inflacja będzie w trendzie wypłaszczonym bądź spadkowym, a wynagrodzenia będą rosły cały czas, można mówić o tym, żeby zmniejszać poszczególne elementy tarczy antyinflacyjnej. Komisja Europejska oszacowała, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 11,6%, w przyszłym spadnie do 7,3%. Donald Tusk apeluje do wszystkich formacji opozycyjnych o stworzenie wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu sondażu Ipsos wynika, że gdyby cała opozycja pięciu partii, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Polski 2050 i Porozumienia Jarosława Gowina utworzyła jedną listę, to zdobyłaby 50% głosów. Prawo i Sprawiedliwość przy takim wariancie mogłoby liczyć na 30% poparcia. PiS jest silny podziałami na opozycji. Zjednoczeni na pewno wygramy. Chyba więcej dowodów już nie trzeba.
Także wzywam wszystkich najserdeczniej i z wielkim przekonaniem, tak jak tylko potrafię, poważnie potraktujmy też to wskazanie, nie tylko moje apele. Idźmy do wyborów razem. Do apelu Donalda Tuska odniósł się senator PiSu Stanisław Karczewski. To są marzenia, pana Donalda Tuska. Pan Donald Tusk w tej chwili staje się marzycielem. Ja mam zupełnie inne zdanie i jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica pokona swoich konkurentów politycznych w wyborach, które odbędą się, taką mam nadzieję, i wszystko na to wskazuje, w terminie konstytucyjnym, czyli do wyborów jeszcze jest ponad rok czasu. Politycy PSL-u i Polski 2050 uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch list. To trzeba rozróżnić to, czy ktoś coś woli, od tego, czy chce być skutecznym politykiem. Ja też mam wiele postulatów, które chciałbym zrealizować, ale wiem jedno, jeżeli się nie wygra wyborów, to później może się okazać, że właśnie te pomysły spowodują, że większość będzie miała inna opcja polityczna. Lewica póki co nie wyklucza żadnego wariantu wyborczego. Wszystkie scenariusze są na stole. Jest scenariusz jednej listy, jest scenariusz różnych list. Dzisiaj lewica jest skonsolidowana, buduje wokół siebie poparcie lewicowych i centrolewicowych ugrupowań. Pokazujemy konkretny program na drożyznę, na bezpieczeństwo, na naszą pozycję w Unii Europejskiej. A czy będą rozmowy z innymi ugrupowaniami? Zobaczymy. Dzisiaj lewica buduje lewicę. Kolejne wybory parlamentarne mają się odbyć jesienią przyszłego roku. W sierpniu ruszą wypłaty 14 emerytur. Seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Projektem w sprawie 14 zajął się dziś rząd. Początkowo 14 emerytura miała być jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla emerytów i rencistów. Rząd zdecydował jednak, że 14 zostają na stałe. W tym roku seniorzy otrzymają je już za niespełna 3 miesiące. Od miesiąca sierpnia ruszą pierwsze wypłaty. Nasi kochani seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Odpowiednie organa rentowe będą wypłacały to świadczenie w terminie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternastka zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury, czyli wyniesie 1338,44 zł. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Inaczej rozliczani będą seniorzy, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2900 zł. Wprowadzamy również mechanizm złotówka za złotówkę. Co to oznacza? Że jeżeli będzie przekroczenie, emerytura będzie wyższa niż 2900 zł, to od 14 emerytury będzie odpowiednie pomniejszenie. Czternastkę otrzyma około 9 milionów emerytów i rencistów. Dziś projektem ustawy w sprawie 14 emerytury zajął się rząd. O wsparciu dla starszych osób zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że wprowadzono już m.in. emeryturę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rządził. Będziemy starali się o jak najlepsze emerytury, jak najbardziej godne emerytury, godne życie, aktywne życie naszych seniorów. W tym roku na 13 i 14 emeryturę jest do przekazania ponad 25 miliardów złotych. Już w przyszłym roku w Krakowie odbędą się trzecie Igrzyska Europejskie. Dziś prezydent miasta oraz marszałek województwa małopolskiego podpisali z europejskimi komitetami olimpijskimi umowę dotyczącą organizacji imprezy. Trzecie Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca przyszłego roku w Krakowie. Sportowe zmagania potrwają do 2 lipca. Dziś w warszawskim Centrum Olimpijskim prezydent miasta Jacek Majchrowski oraz wojewoda małopolski Witold Kozłowski podpisali z europejskimi komitetami olimpijskimi umowę dotyczącą organizacji imprezy. W wydarzeniu uczestniczyli także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister sportu Kamil Bortniczuk oraz premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się także, że dzięki wysiłkom pana ministra sportu Kamila Bortniczuka udało się doprowadzić do tego, że te igrzyska, ta rywalizacja jednocześnie będą stanowiły preludium, wkład, eliminację do innych, kolejnych wielkich imprez sportowych, bo to nie tylko podniesie ich rangę, podniesie zainteresowanie igrzyskami europejskimi, ale także
doprowadzi do wspaniałej rywalizacji. Sportowcy będą rywalizować w 24 dyscyplinach. Będziemy w tym celu inwestowali i już inwestujemy w ponad 20 specjalnych obiektów sportowych, które mają umożliwić przeprowadzenie poszczególnych dyscyplin sportowych. W 2019 roku Igrzyska Europejskie odbyły się w Mińsku, 4 lata wcześniej w Baku. Polacy wywalczyli dotychczas 34 medale, 5 złotych, 9 srebrnych i 20 brązowych. Kończymy popołudniowe wydanie informacji dnia. Kolejne rozpoczniemy za niespełna 2 godziny. O 18:05 zapraszam.